Ja wiem, że ten dom wygląda aż jakbym go specjalnie tutaj postawił na odcinek, by było co remontować, ale nie. Ten dom to jest naprawdę realna baza tego gościa. Zapytałem się widzów na ekstremie, czy ktoś z nich potrzebuje remontu domu i z tego co widzę, to ten dom jest potrzebujący bardzo. Tak w trybie now. I co jest w środku tego domku? W środku tego domku nie ma nic. Fajny domek nawet. Chyba. Nie wiem. Wiem. Dobra. Czyli zjawiłem się tutaj, żeby po prostu naprawić ten dom. To jest oczywiste. Myślisz, że dam to radę naprawić? W sumie, żeby ten domek naprawić, to trzeba by było go całego wyrzucić i zbudować na nowo. A, nie wiem, mam nadzieję, odpisał. Ja też mam taką nadzieję. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecraft Extreme na moim kanale. Płakaliście, że Extreme'a nie było dawno, więc tak jest. Dzisiaj będziemy budować domek dla widza. Zrobimy Pimp My House. Tak dosłownie. Więc najgorsze jest to, że domek tego widza jest na bagnie, czyli na bardzo brzydkim biomie. Ale, poczekajcie. Ja tam widzę z szeregu siedzących widzów. Widzę jedną osobę, chyba ciebie. Ciebie, osóbko, która nie zostawiłaś łapki w górę. Więc zostawcie łapkę w górę już teraz. Bo ja tam widzę, że on nawet w tylnym rzędzie to nie zostawił. Więc proszę mnie tutaj nie oszukiwać. Łapka w górę, albo inaczej nie nazywajcie się Minecrafterami. Dlaczego? Nie wiem. Musiałem coś powiedzieć, że się zostawili łapkę w górę. Więc łapka w górę, albo Roblox. Zamykam kanał i otwieram nowy z Robloxem. Co jest w ogóle? Nie chciałbym tak zrobić. O nie! Tutaj ośmiornica się dusi! Ośmiornica, trzeba jej pomóc! Ej, widzieliście to? Wyskoczył z niej Inksa. A to jest kolejna! Ojeju. Dobra, nieważne, nie przejmujmy się ośmiornicami. Bardziej mnie interesuje ta wysepka. Aha, bo to jest taka wysepka, on sobie ją tak zrobił, rozumiem. Znaczy, tutaj już była jakaś wysepka randomowo wygenerowana, ale tutaj widać po tych krawędziach, że on tutaj ją delikatnie powiększył. Czyli co? Wychodzi na to, że powinniśmy ten domek naprawić. Jak łapka w górę jest zostawiona, to przypominam jeszcze o sobie. I o koszulkach. Link w opisie. Możecie sobie wejść i coś fajnego zamówić. Nie wiem, zacznę niszczyć ten domek. W sumie to nawet nie wiem, czy łapką. Nie. Po prostu weźmy sobie Wanda i usuńmy go jedną komendą. Set 0. Dobra. Domek usunięty. Teraz to wygląda, jakby miało się udać. Od razu lepiej. czy to brzmi chamsko? Od razu lepiej bez jego domku? No, tak. On sam już to wie. Dobra. Więc słuchajcie, ja mam pomysła. Zacznijmy budować jego domek. Myślę, że weźmiemy sobie materiały na przykład takie, okej. Okay. I dorobimy tutaj na przykład coś takiego. Chociaż nie, dobra, bardziej to posuniemy do przodu, żeby tutaj jeszcze była taka mała przestrzeń, miejsca. Zrobimy mu go kwadratowego bardziej niż on miał. Dobra, tutaj stawiamy filary. Teraz w środku tutaj zrobimy ściany z kobla. Z racji, że jest to na biomie błotnistym, no to pomyślałem, że może fajnie by było jakby... Nie, bo ten domek jest chyba aż za mały. No fajnie by było, jakby to miało kilka pięter. To nawet nie wygląda na razie za dobrze. Dobra, może to delikatnie powiększę, żeby sobie nie myślał, że jestem jakiś głupi. Powiększymy to dotąd, o. Dotąd będzie już o wiele lepiej. Przynajmniej teraz będzie może jakąś schody tutaj zainstalować. No dobra, jeszcze troszeczkę w tą stronę, bo jednak jest aż za wąski w środku. Nie wiem, czy mi tak Minecraft teraz przycina. Może mam jakieś duże czanki. No tak, oczywiście, że mam ogromne szanki ustawione. Dobra, 16 czanków, o. Od razu będzie lepiej. Chyba. Znaczy, nie wiem, bo w sumie to się nie znam na optymalizacji Minecrafta. Dobra, dobudujemy mu tej ścianę. Tak, idąc w tą stronę. Okej. Okay. Najpierw zrobimy bryłę tego domku, a w drugiej kolejności będziemy go ozdabiać. Więc to jest pierwsze piętro, jak dla mnie. Bardzo mnie zainspirował ten jego taki strop, który miał tutaj, taki wiecie, jeden klocek wystający. Na tym oprzemy cały domek. Napisał, że na razie ok. Dzięki, ale zaczynam. Weźmy sobie stairsy, dobra. I teraz dobudujmy tutaj, o, proszę bardzo, takie widzicie, miejsce. Znaczy, miejsce, co ja gadam. Dobudujmy taki strop trochę. Nie wiem, czy to jest strop, bo strop to jest... na suficie chyba, który trzyma sufit. Dobra. Tutaj trzeba też to teraz powiększyć o tyle. Dlaczego to? No myślę, że już jest w miarę logiczne. Dobra, więc zrobimy pyk, 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 pyk. Okej. Okay. No teraz ta przestrzeń na górze będzie na pewno o wiele większa niż ta na dole, bo tutaj będzie bardziej przestrzeń użytkowa. Oho. No jest nawet, powiedzmy, wystarczająco. Teraz myślę, że możemy dorobić troszkę drewna tutaj, tak żeby to wyglądało, o, w ten właśnie sposób, czyli pyk, pyk, pyk.
wątek, byk. Jak to wygląda na tą chwilę? Wygląda na pewno intrygująco. No dobra, budujemy dalej na razie, bo ja tutaj się zastanawiam, czy to na pewno wygląda okej, ale czy to będzie wyglądać okej, to się dowiemy dopiero, jak będzie finał. Na pewno będzie to wyglądać lepiej niż on, który miał wcześniej. Zaoszczędzę mu troszkę czasu i kompromitacji, chociaż nie wiem, czy ten domek też nie będzie kompromitował. To wyjdzie w prime, jak już mówiłem. Okej, to już wygląda, no, lepiej. Tutaj można zrobić wejście na przykład do tego domku. Także trzeba będzie wymyślić podłogę, jaka będzie, więc ja myślę, że podłoga może być ze zwykłych desek, ale ładny. O, no to całkiem dobrze. Dobrze, że tak reaguje. O nie, zróbmy sobie dzień w ogóle, żeby wiecie, tutaj wszystko fajnie było dobrze doświetlone, żeśmy widzieli, jak to wychodzi. Może... A co jakbyśmy mu tutaj zrobili na przykład wieżę i byśmy to połączyli z jego domkiem? To jest 500 IQ czy minus 500 IQ? Dobre pytanie. Nie wiem, musimy delikatnie tą wyspę tutaj powiększyć najpierw. Zaraz dopiero będziemy myśleć nad tym, czy to będzie okej, jak już będziemy widzieć miejsca w ogóle, ile mamy. Dobra, tutaj na przykład możemy zrobić cyl. A nie, bo to hacyl, dobra. Cobblestone, powiedzmy na 4 kratki. No, może na 3. O, na 3 będzie lepiej. Więc doróbmy... Ej, zaraz, bo... Przepraszam, bo... O, dobra, czyli działa jednak. Spokojnie. Dorobimy mu tu... Ale kurczę, mi tu kabel lata w ogóle od mikrofonu. Dobra. No, to jest całkiem ciekawy koncept, by to się łączyło z tą wieżą. Ale to zaraz zobaczymy, jak to będzie w praktyce wyglądać. Wypełnimy też tutaj wszystko w środku deskami tymi normalnymi, bo to będzie zarówno podłoga, jak i sufit. Zrobimy tutaj takie wejście troszkę jak ja miałem na serii z MW-ką, a do tego celu musimy wziąć schody. Okej, więc proszę bardzo, takie będą schody tutaj w tą stronę. O, no całkiem git, całkiem git. Na dole tutaj będzie sobie mógł coś zrobić, ale to w sumie my mu to zagospodarujemy jeszcze. Potem, no zawsze wiecie, no będziemy musieli zrobić przemeblowanie w końcu. To jest Minecraft. Tutaj ograniczeniem jest tylko i wyłącznie wyobraźnia, czyli w moim wypadku jesteśmy bardzo ograniczeni. Tutaj mu zróbmy też wejście do wieży. Teraz w sumie można by było tutaj gdzieś wykopać chyba okna. Więc wykopmy okno na przykład tutaj, tutaj. Aha, dobra, bo tutaj są takie możliwości. W sensie ich brak. Dobra, tutaj pyk. I on mi tutaj foi podstawowy, aż go uderzyłem. No. Wygląda nawet przekonywująco. Dorabiamy jeszcze jeden blok, żeby oczywiście to jakoś wyglądało, jakkolwiek się zamykały te ściany. Okej. No, wygląda jak normalne okna w sumie. Chociaż tutaj mógłbym mu zrobić most czysto teoretycznie, ale w praktyce... Nie, dobra, w praktyce zrobimy może gdzieś wyżej most. To zaraz zobaczymy, jak się potoczą losy tej budowli tu. Dobra, tutaj trzeba zbudować pierwszy schodek. Czy on będzie sobie tutaj zawadzał? Tak, będzie sobie zawadzał, więc przesuńmy to jeszcze delikatnie tak. O, okej. Dobudujmy to do góry. Nie wiem, czy te schody będą wyglądać adekwatnie w tym miejscu, bo... Chociaż nie, dobra. Te schody, jak już chcemy robić, to musimy je przesunąć bardziej w tą stronę. Czyli tak, tak, tak. Okej. Na razie je po prostu tak, o, zrobiłem, bo nie wiem, bo taki mam kaprys. Robimy tutaj od razu kolejne pięterko i myślę, że to piętro będzie się mogło łączyć z tą wieżą, więc robimy mu troszkę ściśnięty domek, ale za to wysoki i dwubudynkowy aż, jakby to. No, mam nadzieję, że rozumiecie, co rozumiem przez dwubudynkowy. Dobra, tutaj trzeba naprawić te schody, które ja tutaj tak brzydko postawiłem, więc cyk. Dobra, tutaj jest to naprawione, tutaj tak samo i nawet okno będzie mogło tutaj zostać chyba, bo tak w miarę nieinwazyjnie jest to zrobione. A tutaj przydałby się w sumie jeszcze dach jakiś. No dobra, dach musiałby być wysoki. Z czego zrobimy dach? Zacznijmy od zobaczenia... O, stone bricks. No tak, dobra, no to ze stone bricksów robimy po prostu, najprościej. Czy slapsy jakieś, okej, więc mamy teraz to zrobione. Dobra, tutaj dorobimy to tak, a tutaj, o, proszę bardzo, dach będzie szedł w ten sposób. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tak powinno być okej. Najpierw obudujmy to dookoła, potem będzie mi łatwiej wstawiać na tym schodki. Więc tutaj będzie swego rodzaju strych, na którym co on będzie miał, to w sumie nie mam pojęcia. Może zaraz coś wymyślimy? Dobra, pyk, pyk, pyk. Okej, wygląda całkiem legit. Chociaż nie wygląda legit. Nie wygląda legit z jednego prostego powodu. Nie wygląda legit, ponieważ tutaj powinno być takie, o, dobra, tu musimy ustawić troszeczkę miejsca. Jedną i drugą stronę na razie zostawię, w sensie to tutaj na razie zostawię. Albo nie, dobra, od razu to zniszczę. Od razu, żeby mi tutaj w ogóle nie psuło mojej wizji. Tutaj dokończamy to, tak samo tu. I okej, możemy teraz zrobić coś w ten deseń, czyli jeszcze delikatnie podwyższyć ten dach, by on był taki bardziej medieval. Następnie
następnie... A, może dobra, może tutaj damy po prostu, damy schodki. O, i będzie miał wysoki dach, no bo w sumie jak wysoki dom, to i wysoki dach może być. Chociaż nie wiem, czy nie jest zbyt za wysoki. Możliwe, że tak, ale kogo to interesuje, czy mnie? No pewnie nie. Dobra, możemy teraz tutaj robić półpłytki, takie, które delikatnie dodadzą przejścia w stronę środka. Tak samo tutaj teraz damy normalne cobble. O, proszę bardzo. Znaczy cobble, stone brickowe te. O, i no wygląda to całkiem. Tylko nie wiem teraz, czy to powinienem w taki sposób kończyć, tym po prostu na górze. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno nie chcę chyba, że ten dach został taki płaski, chociaż no nie jest zły, no. Ale tutaj taki czubek myślę, że powinien być tak po prostu dla samego faktu. No i jest całkiem legit, że tutaj trzeba by było dodać jakieś takie przejście jakby, w sensie złagodzenia, albo może nawet tak. O, właśnie, może tak. O, to będzie lepsze. To będzie lepsze, jak tak zrobimy. Czyli będzie tu tak i tu tak. No, to już wygląda lepiej. Dodatkowo ciągniemy tutaj dalej sobie drewienko, więc nadszedł moment zabudowywania tego dachu. Ten dach jest też na tyle wysoki, że będzie można zrobić przejście stąd do tej wieży. No piękne, nice, dzięki. Na koniec muszę mógł powiedzieć, że to jednak nie jest dom dla niego. Chociaż nie, dobra, nie będę taki chamski, bo jeszcze mu się przykro zrobi. O, no i wygląda tam delfin skacze, delfin w bagnie? To całkiem ciekawe. A tutaj zrobimy może to okienko szersze, bo ono wygląda jakby to już było to okno na górze, a ja tutaj to na górze chciałbym zrobić po prostu, o, takie, pyk. Kwadrat. Coś mój kot robi. Mój kot się bawi tam jakimiś foliami dziwnymi. Dobra, i tutaj możemy mu teraz zrobić most. Most do wieży. W tym celu będę jeszcze ich potrzebował tego. O nie, by się truł dzień już. Znaczy noc. Dzień to trzeba zrobić. O, dobra. Teraz to jakoś powoli wygląda. Jeszcze tutaj by się przydało tak samo. Aha, bo to, dobra, to tutaj to tak będzie ciężkie z tym. Chociaż tak jakby to zrobić? Nie, tak też nie. Wydaje mi się, że jest to tak właśnie za wąsko, a ewentualnie tutaj, ewentualnie tak, to bym wyglądał, jakby nawet miało sens. No, nawet chyba, nie wiem. Ostatnia rzecz, którą robię w Minecrafcie, to budowanie, więc no nie dziwcie się, że wychodzi jak wychodzi. Ale tutaj jakbym dodał jeszcze takie... Nie, dobra, tutaj już nie mogę tego dodać. Ewentualnie można jeszcze... Aha, dobra, bo tutaj nie mogę tak tego zrobić. Ale mogę takie lekkie załamanie w sumie. Coś na takiej zasadzie, o. Że taki ten most był delikatnie opuszczony. O, tadam, czy coś. Dobra, tą wieżę trzeba będzie delikatnie jeszcze powiększyć, tak powiedzmy, że dotąd, więc dobudowujemy bloczki. Bloczki, hopsy, myszka Miki i inne takie. Czyli cyk. To tak robię, wiecie, w razie jakby potrzebował jeszcze jakiegoś tam dodatkowego pokoju na enchant zaraz, czy coś, to zawsze będzie miał gdzie dać. Dobra, tutaj dorabiamy. Zastanawiam się, czy zrobić po prostu dach szpiczasty, czy tutaj trochę jakieś widowiskowe. Ej, całkiem ciekawy pomysł. No, w sumie całkiem mi się to podoba. Trzeba by było dodać tutaj jakieś fence. No, tak trudno w sumie powiedzieć, co z tego wyszło, chociaż... looks good. Całkiem. Tylko tak, kolor tych trzeba wymienić na jakiś jaśniejszy, bo ten ciemny to tutaj nie do końca siada, że tak to ujmę. Muszę to zrobić na zmianę. O, jest git. No, powinno być git. Jeszcze tylko tutaj można by było tak zrobić, żeby tutaj nie było to takie... O, no, teraz jest trochę lepiej. Jakby, nie wiem, to zagłębienie tutaj wydaje mi się, że jest potrzebne w miarę. Dobra, tutaj trzeba będzie też dobudować mu podłogę i zrobić bardzo podobną wieżę do tego domu, to znaczy jeżeli chodzi o dach przynajmniej. Chociaż, popatrzcie, można by było o cyk. Tutaj dać barierki jakieś takie profilaktyczne, żeby chłop stąd nie wypadł, nie zginął swoimi diamentowymi itemami, bo pomimo tego, że ma bardzo nubski dom, to nie jest jakimś nubem specjalnym, no bo w końcu ma diamentowe itemy, a to mówi samo za siebie. Dobra, teraz można tutaj zrobić takie coś. Okej, okay. Więc jest taka podstawa pod dach jakby. Ja to tak przynajmniej nazywam. Ale coś to krzywo wyszło. Może ja jestem krzywy, nie wiem. Aha, dobra, bo tutaj, dobra, już widzę problemy logistyczne, przepraszam bardzo. Teraz już jest git. Teraz już wszystko tutaj do siebie pasuje. Stone bricksów mi znowu zabrakło. Trzeba uważać, żeby brać tych zainfekowanych, bo tymi zainfekowanymi to byłby przypał troszkę. Cyk. Okej. Okay. Dobra, tutaj to już możemy w sumie zabudować i tylko się skupić teraz na robieniu szpica tutaj jakiegoś. Więc powiedzmy, że szpic na przykład będzie taki. Okej. Okay. Mi się wydaje w sumie, że mogłem to jakieś takie wyższe delikatnie zrobić. O, coś bardziej tak. Teraz ja to tutaj zniszczę
ten środek. Okej. Okay. I teraz już jest lepiej. No, może nie aż z takim, ale o, takim to będzie wystarczająco git, myślę. Zróbmy tutaj jeszcze podłogę, no bo wiadomo, co to jest za w ogóle za budynek bez podłogi. To tak jakbyście mieszkali w namiocie. Chociaż w namiocie przynajmniej jest podłoga. Dobra, raz, dwa, raz, dwa. Coś takiego można zrobić. Tutaj musi być podłoga na tym piętrze. Znaczy inaczej, tutaj w ogóle musi być piętro, to zacznijmy w tym miejscu. Okej. Okay. Tutaj możemy mu zrobić drabinkę, czyli damy mu ladder. Nawet takie dwa w jednym dostał. Nie dość, że dom, to jeszcze wieża. Normalnie, panie, żyć nie umierać. Teraz może tutaj przynajmniej wejść. Zapraszamy na pierwszą wizytę. Co? Aha, bo on zszedł. Dobra, nieważne. No tutaj dodamy też okna jakieś. Tak samo tutaj okna będą potrzebne. Może tutaj na przykład zrobimy takie. Takie pyk. Dajmy też szkło. Myślę, że tutaj możemy dać białe szkło. To będzie nawet fajnie fitować. Tak, pyk, pyk. Okej. Okay. No jest jak najbardziej ciekawie. Ważne jest też to, aby tutaj dać trapdory, żeby to nie wyglądało, jakby to po prostu lewitowało, tylko żeby to, wiecie, było z wyczuciem jakiegoś smaku. O, teraz to wygląda już lepiej. Można w sobie mu tutaj zrobić coś takiego, co będzie imitowało półeczki, bo to wcześniej mi się rzuciło w oko. Albo półeczki. Albo na przykład, nie wiem, piecyki. Proszę bardzo, czemu by nie? Tylko, jak się nazywają te nowe? Jest cooker i jest smoker. Dobra, myślałem, że cooker to jest, nie, to jest kuchenka chyba. O, myślę, że w takim ułożeniu będzie satysfakcjonująco. Weźmy tutaj, zróbmy jakoś może delikatnie, ładniej o tyle, że przed, nie wiem, będzie, o, takie oświetlenie na przykład. Przed, o, no możemy tak w sumie mu to oświetlenie tutaj pociągnąć. Na przykład jeszcze dać w środek jakiś obraz. No, wygląda spoko. Napisał wow, więc podoba mu się, to jest najważniejsze. Damy jeszcze na item frame'a zegar, proszę bardzo, żeby zegar miał. Napisał coś jeszcze, ale fajne. Dobra, tutaj tak, tutaj też tak, drzwi muszą być, wiadomka, nie? Trzeba mu tutaj delikatnie poprawić, bo on sam ma tutaj taki bałagan troszkę. Dobra, tutaj mu też z tyłu ponaprawiamy. Tutaj, żeby żadna ścieżka w sumie nie szła, bo ona tutaj nie jest potrzebna nikomu. Przydałoby się też ogrodzić go do końca, bo widzę, że on tutaj jest taki ogrodzony w połowie, że niby jest ten płot, ale taki jakiś szczątkowy. Dobra, tutaj tak samo. Trzeba zrobić ślepy zaułek. Postawić płot także trzeba. No i nie jest źle. Chociaż tutaj na przykład można by mu zrobić jakąś przystań na przykład. Przykładowo coś w takim kierunku. Róbmy jeszcze, wiadomo, jakieś nóżki, żeby to miało ręce i nogi. Dosłownie w tym wypadku nogi. Więc jest tutaj molo, żeby mu tak dorobić tutaj wejście. A, tak, o, tak, proszę bardzo. Dobra, tutaj dorobimy tak. Lantern teraz, tak, lantern. Dobra, lantern, trzeba tutaj jakiegoś lanterna postawić, żeby tutaj nie było aż tak ciemno, jak jest. Dzwon w sumie by się przydał. Też, żeby mu dać na przykład, o, tutaj na przykład możemy mu dać dzwon. On zaczął już niego bić instynktownie. Z tej strony możemy to zamurować w ogóle. Wchodzimy do domku. No i tak, teraz mamy kwestię oświetlenia, dlatego też zajmiemy się najpierw nim, porozstawiamy może tutaj po bokach i to będzie dobre wyjście z sytuacji. Zróbmy mu białe szyby, czemu nie? Niech pasują do tej wieży. Czyli cyk, cyk, okej. Okay. No fajnie to wygląda nawet. Na pewno lepiej niż jego domek, który był na początku. Więc tutaj są szyby także. Tutaj możemy mu jakiś magazyn zacząć robić. Powiedzmy w takim stylu niech będzie miał magazyn. Wypchane tutaj chestami. To, czym on sobie już zapełni, to już nie moja sprawa. On już sobie to musi sam wypchać niestety. Dobra, tutaj jeszcze damy takie oświetlenie. Tutaj także damy takie oświetlenie. I może jeszcze tutaj damy jakiś, popatrzcie, na przykład coś w takim stylu. O, no, całkiem spoko. Tylko, że potrzebuję tutaj oświetlić tą górę. Nie wiem, jak ją oświetlić, żeby było dobrze, szczerze mówiąc. Może po prostu znajdziemy środkowy blok i to jest środkowy blok chyba. Tutaj jest w ogóle środek. No, jest środek. Dobra, jest tu środek. Dobra, tutaj jest środek. Więc jedna ta powinna wystarczyć. Ej, całkiem ciekawy twór nam wyszedł. To znaczy coś takiego ciekawego. Tak jak już powiedziałem. Tutaj też pooświetlajmy mu to lepiej, żeby nie miał problemów z creeperami chodzącymi wszędzie w niespodziewanych miejscach. Dobra. No myślę, że jak będzie miał tutaj taką otwartą przestrzeń, to raczej na nic nie wpłynie. Tutaj ma oczywiście molo do stateczków, do łódek i innych takich rzeczy. No, chociaż sobie możemy to tutaj tak rozwalić. Teraz trzeba by było jakieś mebelki mu zrobić w środku, więc czego nam tutaj brakuje? Brakuje nam w sobie wszystkiego, ale dobra, to też weźmy wszystko, może faktycznie. Weźmy loom, stół kartograficzny, bookshelfy, crafting, bo bez craftingu to też będzie słabo.
albo weźmy też bambusy, może zrobimy z nich jakiś stół, kto wie. Łóżko, dobra, on jest różowy, to on... Nie, dobra, dajmy mu coś, co będzie kontrastować, na przykład fioletowe łóżko. Fioletowe będzie kontrastować. Przykładowo łóżko możemy dać mu w tym miejscu, jakiś trapdoor dookoła. To jest wersja 1.16? Tak, to jest wersja 1.16. O! To będzie chyba spoko, tak mi się wydaje. Crafting, stół kartograficzny, loom, tutaj na przykład jakieś książki, tak czysto dekoracyjnie. Tak samo tutaj można dać książki, żeby nie było tej takiej pustej przestrzeni. Możemy mu nawet jakiś dywanik walnąć. Chociaż nie wiem, dobra, nie, za dywan się nie będę brał, bo to tutaj nie wiem, czy mu się spodoba taki pomysł. Jeszcze ewentualnie, dobra, doróbmy jeszcze tutaj takie, widzicie, detale normalnie, detal nad detalami, ale rzeczy takie są chyba ważne, mi się wydaje. No cóż, więc nie wiem, co tutaj jeszcze. No, myślę, że farmy, jakieś takie rzeczy, to już sobie porobi na własną rękę. Podoba się? On tak stoi, ma tego skina, taki świni się patrzącej w niczość. Bardzo wow. To zostawiam cię z tym domkiem. Niech ci służy. Mam nadzieję, że teraz twoje życie na ekstremie będzie o wiele lepsze. Co chwila? Będę na filmie? Tak. No w sumie tak, no nie pisałem mu, że nagrywam film, bo to chyba takie w miarę oczywiste mi się wydawało jest. Dobra, więc zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i piszcie swoje propozycje, jak jutro strollować widza. Więc to tyle na dzisiaj. Cześć.